samochód się zepsuł, czy co? Nie, gorzej. No. Rower? No to jak się będziemy ścigać? No byś na dom przewagę. Znowu rower miejski wypożyczyłeś? Nie, gravela. O, kolor jest super. Grubszy chobot nie miałeś? Ale my nie jedziemy do lasu. Mieliśmy się ścigać. To się pościgamy z tym, że no dzisiaj będziesz miał większe szanse. No powiem ci, pełen szacunek. To jest, Karol, prawie tak jakbyś się przesiadł na MTB, na tym przełaju, gravelu. No trochę... Mi się to myli czasami, no. No niby tak, no. Wiesz co, to jest taki rower do jazdy tam, gdzie w zasadzie na MTB byłoby ci za nudno, a gdzie rowerem szosowym byś w ogóle nie wjechał, czyli jakieś drogi właśnie gruntowe, szutrowe, żwirowe. I to jest przewaga tego roweru, taki uniwersalny, rekreacyjny do jazdy po większości nawierzchni. I to nie jest przełaj, to jest gravel. To nie jest przełaj, to nie jest rower wyścigowy. To jest rower do jazdy komfortowej, rekreacyjnej. To ja proponuję, wiesz co, rozgrzać się. Znaczy, zacząć już jechać. No myślę, że to nie jest zły pomysł. Nie będziesz się śmiać z tego, że jadę dzisiaj w kasku aero? No przynajmniej będzie ci cieplej. W uszy. Ja nie mam innego uchwytu na kamerę, wiesz? Ruszamy w tym samym czasie. Mamy do pokonania pętlę wokół gasów, to jest mniej więcej 9 km. Jeżeli będę pierwszy i dojadę na metę i czekać będę na ciebie. Mam nadzieję, że się pośpieszysz, bo inaczej zamarznę po zatrzymaniu. No, jadę tyle co ty. Zobaczmy, jaka będzie różnica w czasie. Te same pomiary mocy, dwa różne rowery. Gravel versus szosa. W terenie niesprzyjającym. Tobie. Trzy! Szybciej, bo zamarzam. Dwa! Jeden! Go! 300 watów! Z góry przepraszamy was za to, że nie robimy tego w tunelu aerodynamicznym, jednak dzisiaj był zajęty. Oba rowery mają za to w pedały wkręcone specjalne czujniki, które mierzą siłę nacisku wyrażoną w watach i Karol i ja mamy za zadanie generować na 9 km te same wartości średnie. Zadanie jednak utrudnia silny lodowaty wiatr, trzeba sporo koncentracji, żebym ja nie wpadł do rowu. Jednak już po chwili widać, że gravel zostaje w tyle o jakieś 10-15 sekund. Szosa jedzie szybciej głównie ze względu na wąskie i niemal całkowicie gładkie opony z ciśnieniem 7 atmosfer, do tego stożek 70 i 75, także ma znaczenie tutaj dużo niższa pozycja górnych partii ciała, co ogranicza wpływ wiatru, jest to tak zwane aero. Różnice wagowe w tym przypadku odsuwamy na margines, bowiem trasa jest całkowicie płaska. Myślę, że na tym dystansie, w połączeniu z tymi wszystkimi przewagami, zyskam z dobre, no może 2, 2,5 minuty, 3, może 4... I po 15 minutach jestem już na mecie i teraz pewnie będę jeszcze długo czekać na Karola. Różnica naprawdę niewielka czasowo. Musimy porównać moc, ale minuta różnicy. Jak się zgrzałeś? Nie no, ja pojechałem 304 waty średnio. 38 średnia, a ty ile miałeś średni? Średnio 36 i 300... 301 dokładnie. 15 minut 27, a ty? 16-11. Kurde, myślałem, no, że będzie większa różnica między gravelem a szosą. No jeszcze jechałeś 3 waty mocniej, czyli jeszcze ja byłem jakieś 10 sekund od tego odjął. To mniej więcej. No i kask aero. I teraz się z siebie leje. Nieprawda, deszcz padał. Okej. Okay. No w każdym razie czuję rozczarowanie, bo myślałem, że bardziej cię dokopię, wiesz? Ja to powtarzamy, może za drugim razem ci się uda mocniej. Nie robiły już żadnych testów. Bez simloka na most. Każdy jedzie tyle, ile może. I wtedy zobaczymy różnicę. No, proszę, please. No, ja wtedy myślę, że Karol by mnie dokopał. No, ale z całą pewnością by mi dokopał. No, nie zdjęcia na górze. 40 sekund różnicy. Poczekaj, bo wpadłem do rowu. No to dużo czy mało według ciebie? Myślałem, że różnicy będzie tak z 1,5–2 minuty, mówię ci serio. Ja pomyślałem, jak ja skończyłem się, odwracam, patrzę, tu już jesteś, sobie myślę, nie no, za sobą pojechałem, nie? Znaczy, to różnica jest naprawdę duża. Zauważ, że jechaliśmy tylko 10 km, gdybyśmy jechali 20 km, a raczej na rowerach szosowych się nie jeździ 20-30, tylko raczej 100 km, no to ta różnica byłaby 5-7 minut. Ten rower nie jest do jazdy na czas, no, powiedzmy sobie szczerze. To jest rower do jazdy w terenie. Po pierwsze, masz grubsze, szersze opony, które dają większy opór.
Po drugie, twój rower jest o minimalnie innej geometrii, jest bardziej zrelaksowany. No może nie minimalnie, on jest o innej geometrii. Tutaj siedzisz no, zdecydowanie wyżej. Mhm. Ale nie, tym bardziej, że dzisiaj starałem się jechać jak najniżej, żeby jednak ten opór zniwelować, więc no to no, bardziej się niżej już nie dało. To już wycisnąłem wszystko, co z niego się dało. Na, oczywiście na tych 300 W. Jakie ci poszło średnie tętno? A nie wiem, zobaczmy. Jako wstawiasz, Karol? No na czerwonym jechałeś. Nie jechałem na czerwonym. Średnie 165 tętno. No to u mnie wyszło średnie tętno 145. Niemożliwe. No jest różnica. Nie zdążyłem się na obroty wbić. Myślę, że to też ta temperatura zrobiła swoje. Nie jeżdżasz sobie więc. Ale to... Ty nie obrażasz. Ale no to teraz macie przykład i dowód na to, że warto jednak tą zimę przepedałować na pełnych obrotach. No. Im więcej będziecie w tych strefach takich no, bólu, cierpienia, tym no to wasze tętno będzie spadało, moc będzie rosła, no i będziecie robili formę. No i przede mną jeszcze sporo w porównaniu do ciebie. Tak, no. Następny test zrobimy na 400 watach i zobaczycie, że ta różnica w prędkości będzie jeszcze większa na tym samym odcinku. No jednak to jest rower, a nie motocykl, to my napędzamy go siłą własnych mięśni i zależy jaki masz temperament w nogach, tak szybko on pojedzie. Dzięki, po raz kolejny udowodniłem sobie, że giranie sprzęt. Noga. Noga. Zawsze wychodzi na to samo, że noga.